Dzień dobry, nazywam się Natalia Wyszkowska i zapraszam na kolejny odcinek programu Fakt Showbiz. Luna już niebawem pojedzie do Szwecji, gdzie odbędzie się 68. konkurs piosenki Eurowizji. Nasza reprezentantka zaśpiewa tam utwór The Tower. Piosenkarka wystąpi podczas pierwszego półfinału we wtorek 7 maja. Niedawno artystka wystąpiła w Londynie. Na YouTubie pojawił się film z wydarzenia. Niestety we wpisach pod nim pojawiło się wiele nieprzychylnych opinii. Okazało się, że celebrytka zmagała się z infekcją gardła, o której nieco więcej opowiedziała w rozmowie z nami. Zapraszam do oglądania. Razem ze mną Luna. Na początku chciałabym Cię zapytać, jak Twoje zdrowie, ponieważ wiemy, że miałaś pewne trudności. Tak, moje zdrowie już lepiej, więc jest to pozytywna wiadomość dla wszystkich. Mój głos powoli wraca. Jeszcze 2 dni temu nie mogłam wypowiedzieć słowa, a już teraz ile wywiadów, także jest coraz lepiej. Nabieram sił i myślę, że będzie mój głos ze zdwojoną siłą uderzy w Szwecji. A czy miałaś pewne obawy co do występu, że może nie uda Ci się doleczyć, jeżeli jeszcze pojedziesz na kolejne pre-parties, to może być problem potem wystąpić w tym półfinale, bo śpiewasz w pierwszym. No właśnie, dlatego też niestety głos taki rozsądku tutaj przemówił. Ja bardzo chciałam lecieć teraz do Amsterdamu i do Sztokholmu na pre-party, natomiast mój team i po prostu lekarze powiedzieli, że proszą o to, żebym no chwilę odpoczęła, bo jakbym jeszcze tam po prostu, ja już w Londynie wystąpiłam, ledwo mówiąc, ale powiedziałam, że wystąpię, że muszę wystąpić, bo po prostu chcę dać tę energię ludziom. To jest dla mnie ważniejsze. No, trudno, że z chorym gardłem potem będę się leczyć, ale chciałam po prostu, będąc tam, jednak wystąpić i dać ten występ, dać tę energię z siebie, bo to jest dla mnie najważniejsze, też ten kontakt z widzami, z moimi fanami. Natomiast teraz już się nie martwię. Myślę, że jeszcze jest trochę czasu. Ja wracam. Też to dało mi w sobie taki powód do tego, żeby bardziej zadbać o ten głos, żeby w ogóle na co dzień wprowadzić taką higienę też tego głosu, żeby nie krzyczeć, nie nadwyrężać się, żeby bardziej się nawadniać, nawilżać, bo jednak to jest moje narzędzie w pracy, mój głos. To jest najważniejsze, co mam. Do Twojego występu zostały 3 tygodnie. Jak Ty się przygotowujesz? Czy jest już bardziej stres, czy jednak dalej podniecenie, emocje związane z tym, że to już niedługo? To się tak ze sobą mieszam. Myślę, to jest taka po prostu nieodłączna mikstura, ciągle ten stres i ekscytacja. To jest taki stres, który jest bardzo ekscytujący. Bardziej się stresowałam, jak nie było tego głosu. Teraz już coraz bardziej jest ekscytacja, coraz bardziej już czuję, że to się zbliża, że będę na tej scenie i naprawdę nie mogę się doczekać, aż zaprezentuję to show, które po prostu tworzymy już jakiś czas i mam nadzieję, że uda mi się naprawdę zaskoczyć. I na koniec zapytam, czy w związku z tym, że to jest taka historyczna data dla Polski, bo wiemy, że Edyta Górniak równo 30 lat temu zajęła 2. miejsce, czy Ty masz jakieś takie marzenie, że może dorównać, a może nawet pobić jej dokonanie? Oczywiście, że mam takie marzenie, ale to, na czym się skupiam, to może nie to, żeby dorównać jakiemuś miejscu, tylko może, żeby też być tak zapamiętana, żeby stworzyć też tak wyjątkowy występ, który po prostu oczaruje i wyróżni się na tle tych innych występów. To jest dla mnie najważniejsze, a to już jaka będzie ta końcowa ocena. Oczywiście wspaniale byłoby wygrać, ale dla mnie jest najważniejsze stworzyć coś niesamowitego, coś wyjątkowego, coś, czego wcześniej jeszcze nie było na eurowizyjnej scenie. I tego Ci życzymy i oczywiście do zobaczenia w Szwecji. Dzięki. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego programu.